krajom, przede wszystkim w Europie Środkowej, no w pierwszym rzędzie Polsce i Węgrom, chyba przyspieszyła tę inicjatywę. Um, ona oczywiście ma ten wymiar, jak mówiliśmy, bardziej um, ekonomiczny, czyli jak gdyby no, wydobycia pewnego potencjału um, na tej osi. Północ-południe, natomiast e, myślę, że tutaj łączy ją wiele, wiele, że tak powiem, interesów. No przede wszystkim gospodarczych, ale nie tylko. Chociaż ważne by było to, żeby po prostu te kraje zbudowały, e, jak gdy wspólnotę interesów. Kraje e, właśnie tego obszaru, tych trzeba. To jest trzech trudne, to jest dosyć trudne. Bo trudne. To też między okazało się, że właśnie ta rozbieżność interesów położyła kres temu No powiem. tak, tutaj Czechosłowacja, prawda, Polska, inne. In inne rozumienie, inne postrzeganie Rosji. Niemiec, zresztą to, to teraz też tak troszeczkę jest. Tutaj prawda, są inne interesy, no, na przykład kraje leżące za karpatami, Węgry, e, Czechy, Słowacja w zasadzie nie dostrzegają tego zagrożenia wprost e, na przykład rosyjskiego. Przeciwnie, na przykład do Polski czy Rumunii. E, z drugiej strony no, Węgry też mają swoją taką specyfikę, chyba m, e, też są mniej może powiedziałbym, uwrażliwieni na dominację niemiecką. A z drugiej strony z Węgrami nas bardzo wiele. Ale łączy w sensie cywilizacyjnym, kulturowym. A zatem no, tutaj oczywiście no, poza tym pewne antagonizmy, różnice między Węgrami, na przykład Rumunią, zaszłości historyczne, Węgry, Słowacja, no więc i kraje tego bałtyckie, wiele. które o zagrożeniu rosyjskim wiedzą, wiedzą dosyć dużo. tak? Kraje bałtyckie, tak. tak. Ono, to zdecydowanie, no, ale potencjał tych krajów to, to nie jest, że tak powiem, zbyt znaczący w, w tym zakresie.